Ale pająk wielki. Widzisz go? Mhm. Zjecie. Tak bym go wziął na buta i rzucił na ciebie? Przestań. To nie było śmieszne. Cześć. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj tu. No. I co mamy w planach? No mów ty, bo ty masz większe plany. Ja przygotuję kilka słupków. I na kilka ogrodzenie. Może wwiercimy. Może. A ja będę kwiatki sadzić i obkładać kartonami i słomą. Taki jest plan na dziś. Tylko się zastanawiam, czy tam byś mi wykosił, czy nie. Czy od razu położyć karton i pieprzyć. Zobaczymy. No. Także tak. Także tak. Coś jeszcze powiedzieć? Nie. To nauka. Na zdrowie. Dziękuję. Biedne się nalubiło. No. Fajnie się kosi. Zajebiście. Tak jeszcze tu ten kawałek spoko. I tam trochę. A potem to już masakra, tak mi mrówki w ręce, w rękach. Dzisiaj nam robota idzie na maksa. Gaz zamarzł po 5 słupkach. Bo trochę za mocno go rozkręciłem. No ale zrobiłeś chociaż 5. Z tych 300. Także tego. Może jednak wkręcimy te kilka, zanim butla odmarznie. Ja przepraszam, bo mi idzie dobrze robota. Prawie wszystko skosiłam, co miałam. Ale już nie miałam siły, żeby trzymać tą kosę, naprawdę. Ale dobra, to jest zabawa. I miałam sadzić i co? I oczywiście, że miałam co innego. A teraz pójdę. Jak mi ręce odpoczną. I pójdę się umyć pod pompę. Bo jestem zielona. Zrobiliśmy zlew i nie przywozimy wody w baniaczku. Nie chciałam tak głośno, żeby nie było na filmie. Bo na pewno byś to tam wstawił. No beknij. To już? No. Człowieku. Koniec. Pierwszy raz tak szybko wypiła. Byłam bardzo spragniona. Wiesz czemu budowlańcy tyle piją? No, ma to sens. Do roboty! O! Tym razem Adrian idzie kosić, bo ja już nie mogę. A tam jeszcze trzeba trochę dokosić. Gdzie będzie te słupki tam wstawiać? Gdzie będziemy? A właściwie gdzie on będzie? A ja tu ogarniam pod płotem, bo chcę posadzić roślinki. Tylko widzicie, że to też nie jest wcale taka łatwa misja, bo trawy jest pełno, a wiecie, muszę się tu dokopać, co też nie będzie łatwe.
No potem wiadomo, poprzykrywam to kartonami i słomą. No ale najpierw i tak chcę tu trochę ogarnąć, żeby nie było takiego syfu. Miało dziś padać, nie pada. Na szczęście. I dobrze, że się zabraliśmy i przyjechaliśmy, bo w sumie się zastanawialiśmy, czy przyjeżdżać. Ale wychodzi gdzieś tam słońce. Także nie jest najgorzej. Tu oczyściłam, zaraz wam pokażę, bo skończę to z tymi chwaściorami. Wyczyściłam już koło lawendy z tej strony. Z drugiej po prostu wzięłam i objechałam ją tym, no, pod kaszarką. I tu muszę jeszcze wyrwać w tym miejscu. Zaraz też. O, czekajcie. Tu. Widać, nie widać. Tu, bo tu rośnie ten liliowiec. Od babci Barbary. Więc tu też muszę zaraz poczyścić. I tu na stórce. Wiedziałam, że marnie, marnie. Ale dobra, wiadomo, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak to mówią. Okej, okay, nie wiem, czy będzie mnie słychać. Mam nadzieję, że tak, bo stoję dosyć blisko aparatu, ale jest kilka typów chwastów, których nie lubię tutaj. Oczywiście oprócz pokrzywy, która mnie przed chwilą pokuła. O, tutaj właśnie. Oprócz pokrzywy nie lubię tego. To prawdopodobnie jest coś z gwiazdą w nazwie, gwiezdnica, coś takiego chyba. Ona kwitnie na takie białe, małe kwiatuszki. Jak znajdę, to wam pokażę zaraz. I to się po prostu tak czepia, gorzej niż ta wycha ptasia. Ona kwitnie na taki fioletowy kolor, na pewno ją znacie. Obydwa mają to samo miejsce, jakby to samo środowisko. Właśnie lubią podmokłe tereny i takie miejsca opuszczone. I to się łapie dosłownie tak samo jak ta wycha ptasia. Natomiast jest gorsze, o wiele gorsze. W sensie jest tego o wiele więcej i o wiele bardziej się to łapie. No nieważne. Wyrzucam to i chciałam wam pokazać jeszcze drugą rzecz, której naprawdę nie lubię tutaj wyrywać i czego mamy naprawdę też sporo. To jest nic innego jak kuklik. On kwitnie też. Ja kiedyś was o to pytałam, co to jest za kwiat. I tak dalej. Tu pokazuję jego liście. One potrafią być znacznie większe oczywiście. Te są malutkie, tam widzę większe. I to ma takie korzenie, słuchajcie, że jak ja to wyciągam, na szczęście idzie to w miarę wyciągnąć, chociaż nie jest łatwo. Ale jak ja to wyciągam, to się muszę naprawdę nieźle nagimnastykować, żeby to w ogóle wyszło z ziemi. No oprócz tego mamy tutaj też tą trawę wodną, która jest tak upierdliwa, której chyba nie da się po prostu wyciągnąć z korzeniem. Ale ona rośnie głównie tam w stronę, tam, w tamtą stronę, gdzie mamy bajorko, no nie? I tam jest jej pełno i trochę mamy jej na grządkach, bo jak kopaliśmy bajorko, to wyciągnęliśmy po prostu, wiecie, ziemię, na grządki dawaliśmy z bajorka. No ale tu jeszcze wam pokażę tego kuklika pieprzonego. O, tu widzicie te liście? Tu, te duże liście. Tu to. Dobra, teren w miarę oczyszczony. Teraz idę kopać dziury i wsadzać tutaj te roślinki. A potem przykryjemy to kartonami i słomą.
Jej. A mistrz rozciąga tam sznurek. Co? Najpierw to go próbuje rozplątać. A. Próbuje go rozplątać. Taka sytuacja. I widzicie, i nie ma go. Był i go nie ma. Jest? Nie ma. Jest? Nie ma. O, widzicie? To jest właśnie to, co się tak chwyta. Słodkie, małe kwiatki. A ich strasznie nie lubię. Przygotowałam tu już sobie do sadzenia wszystko, co trzeba, i doniczki z kwiatami, których nie widać, ale są, wierzcie mi, i wodę, i ziemię. I teraz będziemy je wtykać do tych dziur. Są cztery. Ale jeszcze po drugiej stronie chciałam zrobić to samo, co robię tu, tylko dzisiaj to chyba już nie dam rady, nie mam siły. O, proszę bardzo, 1, 2, 3 i 4. Wszystko udało się. Najwyżej potem będę przesadzać. No i teraz kartony, słoma i koniec. Dzisiaj tak jak sobie uwaliłam, tak zrobiłam, a jeszcze więcej nawet. Żeby nie było, że nic nie robię, nie? Ostatecznie wygląda to tak, czyli wygląda jakbym nic nie zrobiła, tylko posypała słomą psianą. Głośniej. Taką mam małpę w domu. Tylko nie pokazujemy wam jej na filmach, bo się wstydzi. Ale zawsze z nami. Prawda, Adrian? Nie. No, w każdym razie wygląda to tak, a nie inaczej. Koniec, nie mogę już na to patrzeć dzisiaj. O, a tam pierwszy słupek wstawiony, kiedy ja ogarniałam kwiatki. Adrian pierwszy słupek wstawił i wykopał parę dziur, a teraz kopię tam. I się męczy, bo jest dużo korzeni. Kto by się spodziewał, no nie? Że będzie dużo korzeni tam. Nie wiem, bo ja nie. Jak słabo idzie? W skali od 1 do 10. A które to najsłabiej? 10 najsłabiej. To 10. Myślałam, że 100. Nie, 100 było z przodu. Aha. No to nie tak źle. Czy misja udała się? Nie. Ale jesteś zmęczony. O kurno. I tak na zadupiu wyrosła wrotycz. I te glicynie się zatrzymały, tak jak je tu wsadziliśmy. I... No, zadupiu. Nic więcej się nie dzieje. Dzisiaj tu jeździł pan koparką. Trzęsienie koparką. Nie wiem czym, tylko słyszeliśmy. Ale brał drewno. Na pewno, bo ścinają drzewa w pobliżu. Pokażę wam, jaką zrobili przesiekę. Tu kawałek dalej. Przecinka to się nazywa, przecinka. Żartowałam. O, look at this. Pokazuję im, jak wycięli drzewa. I tu było pełno kani ostatnio. Ale ich nie zerwaliśmy, bo ja się boję mieć takie grzyby. I tutaj kilka kroków dalej w tą stronę krzyśmy kiedyś znaleźliśmy tą kupę wilka. Właśnie. O, ale ślimak. Macie... Nie macie jeszcze ich dość w swoich ogrodach? To popatrzcie sobie na tego z lasu. Dzień dobry, panie. Nic nie widać. O, dzień dobry, panie ślimaku.
tofu. No tak więc tu jest druga taka droga. Zrobili dwie. I tam jeszcze dalej też dużo wycinają, bo ostatnio tam jechaliśmy i patologia w tych lasach straszna. To zresztą, co jest po tej stronie od naszej działki, to teoretycznie też pójdzie na wycinkę. Część już wycięli w sumie. No. Także w każdym lesie to samo. Fu, mijam tego ślimaka okropnego. A tu tuż za naszą działką. Teraz w sensie... No tam już widać w sumie przyczepkę. Pozdrowienia z więzienia. Adrian został uwięziony. Nie. Za kratami. Nie. Tak? Wszyscy widzą. Są kraty, ty jesteś za kratami. Jesteś. I nie możesz wyjść teraz. A ty wejść. A ty wyjść. A ty wejść. Tak. Nagrywaj. Cześć. Po co mówisz teraz cześć? To jest koniec, a nie początek. I to też można powiedzieć cześć. Siema, nara. Pa. A tak serio, kurwa, czemu masz tu czynić? Porysowałem się. Zrobiliśmy, co mieliśmy i czego nie mieliśmy. I spadamy stąd. Widzicie, nawet nie mamy siły wymyślić czegoś mądrego. O tym kawałku płotu będzie jeszcze 50 odcinków. Do widzenia.